Gościem dzisiejszego odcinka jest psycholog, trener od 30 lat zgłębiający tajniki medytacji, nauczyciel mindfulness, który swoje doświadczenie opiera na praktyce w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Indiach, na Sri Lance, autor książek Mindfulness, znaczy Sati, bestseller z 2020 roku oraz Wgląd Buddyzm, Tajlandia i Ludzie. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Krzyszczeński. Dzień dobry, witam. Witaj serdecznie. Tomaszu, na początek chciałbym z Tobą porozmawiać o pierwszej Twojej książce Mindfulness znaczy Sati. Możemy tam znaleźć 25 ćwiczeń, które wzmacniają trening uważności. To, co mnie w pierwszej chwili zainteresowało, to to, czy to jest książka dla osób, które jeszcze w ogóle się nie zetknęły z mindfulness? Dla różnych osób. Ta książka jest podzielona na trzy rozdziały. No i pierwszy rozdział jest takim no, wprowadzeniem, czyli jeżeli ktoś nie ma w ogóle wiedzy na ten temat, to ten pierwszy rozdział myślę dobrze wprowadza, daje podstawy w drugim rozdziale no przede wszystkim są ćwiczenia i te ćwiczenia są zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych, które już mają praktykę. W różnych formach mindfulness można rozwijać, no plus do tego są nagrania, dzięki czemu niezależnie od tego, czy już praktykujesz od dłuższego czasu, czy, czy, czy zaczynasz, no te nagrania mogą być wspierające, pomagające. I trzeci rozdział to jest z kolei przedstawienie kontekstu mindfulness sati, no i niestety ten kontekst tradycyjny jest mało znany nawet dla osób, które często wręcz uczą mindfulness. Także no, są tutaj informacje, różne rzeczy, praktyki dla osób zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. No, z tego co w moich spotkaniach wychodzi z ludźmi takimi no, już praktykującymi od dawna, no to niestety ten kontekst, o którym piszę w trzecim rozdziale, jest bardzo mało znany bądź w ogóle nieznany. Także książka jest dla wszystkich. Czyli poruszasz tam też tematy, takiego można powiedzieć według Ciebie, spłycania praktyki uważności, tak? Tak, to też jest, też jest wątek, no i ten trzeci rozdział jest po to, żeby uświadomić ten niezwykle ważny kontekst, który chroni przed spłycaniem mindfulness sati. Rozumiem. Czyli jednym słowem, książka jest dla wszystkich zainteresowanych. Naturalnym rozwinięciem według mnie jest kolejna twoja książka, wgląd Buddyzm, Tajlandia, Ludzie, bo tam dzielisz się swoim doświadczeniem już z kilkunastu. Podróży na przestrzeni kilkunastu lat, właśnie do Tajlandii. Jest to swoistego rodzaju przewodnik, taki osobisty dziennik, właśnie z podróży, który zawiera wskazówki do jazdu, pobytu oraz w ogóle Twoje spojrzenie na ten kraj. Zauważyłem, że też Twoim takim celem jest pokazać trochę tam Tajlandię z innego punktu widzenia niż ten mainstreamowy, można by rzec. Można się też tam zapoznać z dawnym i współczesnym spojrzeniem na buddyzm przede wszystkim wglądów w 2,5 letnią tradycję, jaką ten kraj ze sobą niesie i jest ściśle połączony właśnie z buddyzmem oraz właśnie miejscowe zwyczaje i ich integrację z życiem społecznym. Ciekawostką jest też możliwość zapoznania się tam z opisem życia w siedmiu klasztorach właśnie na terenie Tajlandii. I tutaj moje pierwsze pytanie, czy jest jeden z tych klasztorów, który tak bardzo mocno zapadł ci w pamięci szczególnie? No tutaj wspomniałeś o tym, to jest opis różnych podróży, wielu podróży moich do, do Tajlandii, wielu klasztorów, także one no, wszystkie zapadły w mojej pamięci. <laughs> bardzo mocno ja w każdym... no To nie były wszystkie, prawda? Ich jest... no, absolutnie tak, tak. Jest ich bardzo dużo tutaj no, tych siedem z różnych powodów wybrałem, bo one pokazują ten buddyzm tajski i Tajlandię z bardzo różnych perspektyw. Także pamiętam wszystkie bardzo dobrze, w większości z nich po prostu mieszkałem i, i praktykowałem, ale taki, który no polecam do praktyki dla ludzi z Zachodu, to klasztor opisany w pierwszym rozdziale Łatpana na czat, czyli klasztor leśny z, z kilku powodów. No pierwszy jest taki, że tam językiem pierwszym jest język angielski, co jest bardzo istotne w praktyce, bo dzięki temu możesz się porozumiewać z tymi ludźmi. W tym klasztorze są mnisi głównie z krajów zachodu, z Australii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec. Ten skład ich jest różny, no bo on się na przestrzeni lat oczywiście zmieniał. I z tego powodu no, tym pierwszym językiem jest język angielski, a nie tajski. Co ułatwia praktykę. Druga rzecz, no, ponieważ są to ludzie z Zachodu, to ich mentalność jest bardzo zbliżona do, do Ciebie, jeżeli również jesteś z Zachodu, a jeżeli tego nie ma, no to w, w takich typowych klasztorach tajskich można się zderzyć z różnymi trudnymi rzeczami, bo oni po prostu myślą w trochę inny sposób. Na przykład to, co było dla mnie trudnością w kontakcie z niektórymi tajami, mówię tutaj o, o mnichach, to to, że im jest trudno traktować cię w pełni partnersko. Inaczej odbierają na przykład bardzo bezpośrednie pytania, czasami jako, jako atak, jako coś, co może grozić utratą twarzy. Jest nauczyciel, ma pozycję, wykładowcy właśnie nauczyciela, a ty masz go słuchać. Nie dyskutuje. Nie dyskutuję, oczywiście pytania możesz zadawać, ale jeżeli są to pytania, które no, sugerują, że myślisz inaczej, a może jest inaczej, a może ta interpretacja jest niewłaściwa, co w kontakcie z, z mnichami z zachodu jest czymś takim normalnym i co ja sobie bardzo cenię, tam czasami jest takim faux pas, pewną trudnością, czasami oni nie wiedzą co z tym zrobić, bo, bo nie są do tego przyzwyczajeni. Także no m.in. z tego powodu ten, to łatpa na czat jest takim miejscem, gdzie myślę można bardzo wiele rzeczy wynieść. Poza tym tam jest świetnie przestrzegana, przynajmniej gdy ja tam byłem, reguła zakonna, co też nie jest codziennością w wielu klasztorach tajskich. Także tak, Wat Pana na czat, jeżeli jesteś z zachodu i chciałbyś popraktykować w Tajlandii, no jest takim dla mnie numerem jeden, który, który, który zdecydowanie polecam. Czy długość pobytu w tym klasztorze jest przez ciebie regulowana? Ty decydujesz, jak długo tam, ile tam spędzisz czasu? To zależy od klasztoru, jest, jest różnie. W niektórych no, po to, żeby w ogóle wejść, no, trzeba być tam co najmniej kilka dni. Często są ograniczenia. Na przykład, jeżeli jesteś dwa bądź trzy miesiące, no to kolejnym krokiem jest już decyzja o tym, czy nie warto byłoby wejść w nowicjat. Także no, takie pobyty zazwyczaj kilku, kilkudziesięciodniowe, to, to jest, to jest taka, taka norma. Natomiast czasami, jeżeli na bardzo krótko chcesz przyjechać, no, to są to tylko odwiedziny klasztoru bez możliwości noclegu, czasami wymaga się od ciebie no, deklaracji, że będziesz trochę dłużej i, i na przykład od mężczyzn wład pana na czat wymaga się, żeby zgolić głowę co znowu dla niektórych no może być takim problemem, ale to też jest takie wstępne sito, czy jesteś rzeczywiście zainteresowany poważnie tą praktyką. Czasami też no, klasztory prowadzą odosobnienia i wtedy ten czas pobytu jest bardzo mocno wyznaczony, czyli jeżeli o to osobnienie trwa 10 dni, no to zazwyczaj jesteś tam tych 10 dni plus minus 2. Także jest bardzo, bardzo różnie. Warto w konkretnym klasztorze o tym porozmawiać, na jak długo chcesz przyjechać, czy jest możliwość przedłużenia pobytu, żeby no... Nie odbić się od ściany, i wejść w coś, co jest całkowicie niezgodne z Twoimi oczekiwaniami, bo nie spytałeś, nie spytałaś, czy, czy na przykład można być tam dłużej. O jakości, w jaki sposób jest napisana ta książka, myślę, że najlepiej świadczy fakt, że już kilka osób skorzystało ze wskazówek i twoim śladem właśnie przebyło podróż do Tajlandii. Idąc dalej za tym tropem zapytałbym Cię o przede wszystkim. Integrację kulturową, bo to mnie też dosyć mocno zainteresowało, i intryguje. Na ile, tak jak wspomniałem już w Twoim opisie, ty, ty, ty mówisz o tym, o integracji buddyzmu z właśnie z miejscowym życiem, takim codziennym. Można powiedzieć, że Polska też na przykład jest krajem chrześcijańskim, ale tak na co dzień aż tak mocno nie widać tej integracji. A ja mam wrażenie, że jest całkowicie inaczej w, w Tajlandii, prawda? To zależy. Kiedyś klasztor był centrum społeczności, czyli jeżeli była jakaś wioska, to klasztor był takim miejscem, gdzie dzieciaki uczyły się. To była też szkoła, gdzie ludzie uczyli się jakiegoś rzemiosła na przykład. Klasztory były też centrami, gdzie leczono ludzi. Także od razu była to funkcja czegoś w rodzaju szpitala, lecznicy. W klasztorach skodyfikowano w ogóle masaż tajski. Także to też była rola mnichów. Umiejętność też chyba podczas jednych z twoich podróży zdobyłeś, prawda? Tak, tak, tak. Miałem, miałem okazję uczyć się w dwóch takich chyba najbardziej znanych szkołach masażu tajskiego. Tam w Tajlandii poznałem trochę tą szkołę masażu południowego i północnego. Południowy poznawałem w Bangkoku, a północny w Chiang, w Chiang Mai, taka stolica północnej Tajlandii w cudzysłowie. Także no, ta integracja, tak jak mówię, no, była, y, można byłoby powiedzieć, y, jeśli dobrze rozumiem Twoje pytanie, bardzo mocna, no bo y, też warto sobie uświadomić, że w Tajlandii mnisi wchodzą do klasztoru, inaczej młodzi, młodzi chłopcy czy już dojrzali mężczyźni wchodzą do klasztoru i bardzo często z niego wychodzą po dwóch, trzech miesiącach albo po pięciu, dziesięciu latach. Także y, możesz być sobie człowiekiem świeckim w tej społeczności, potem być przez kilka lat mnichem, a potem wychodzisz z tego. Dobrze jest, jeśli mężczyzna tajski jakiś czas w swoim życiu pobędzie mnichem. Także ta, znowu używając swojego określenia, integracja jest bardzo, bardzo mocna. Ta, ten, ten świat świecki ze światem klasztoru przeplata się, chociażby przez to, inaczej niż u nas zauważ, że ludzie wchodzą i wychodzą, wchodzą i wychodzą. I równocześnie, jak się pomyśli o tym buddyzmie, który wywodzi się z Indii sprzed dwóch i tysiąca lat, to no też można powiedzieć, że ten buddyzm tajski jest przesiąknięty tradycją różnych narodów, które żyją w Tajlandii i czasami nie ma to dużo wspólnego z, z tym buddyzmem indyjskim, który został założony przez Buddę, na przykład kwestia klasztorów, gdzie robi się tatuaże. To nie ma wiele wspólnego z, z nauczaniem buddy. Natomiast w Tajlandii jest to taki wątek bardzo, bardzo mocny. Także ta tradycja jeszcze plemion tajskich przesiąknęła ten buddyzm pierwotny, współczesny buddzie właśnie, jego nauczanie, ale wywodzi się z zupełnie innej kultury. No, Buddha nie nauczał o tym, że tatuaże mogą cię uchronić przed złymi mocami, a tam się głęboko w to wierzy. Niektórzy z buddystów tajskich w to wierzą. Czyli tak jak Cię słyszę, po przylocie do Tajlandii, można po prostu pójść dwiema ścieżkami. Można skręcić w jedną, w tą taką Tajlandię współczesną, odwiedzić ją, tą, którą myślę wielu z nas przede wszystkim kojarzy ją z, z seks, na przykład turystyką. Ja na przykład znam Tajlandię związaną z Muay Thai, chociaż właśnie to jest kolejny temat, który myślę, że za chwilę Cię zapytam, ale właśnie ten taki mainstreamowy, już użyłem tego słowa, lub skręcić w inną stronę i poznać tą Tajlandię o której ty mówisz teraz, tak? tą taką, która opiera się na tradycji i w której możemy spotkać ludzi, którzy całkowicie nie myślą w sposób zachodni, tak? No, wiesz, nie wychodzą jest, naprzeciw jest, zachodowi, o to mi chodzi. To jest trochę bardziej, myślę, skomplikowane, bo... To, się wszystko, to się wszystko przeplata. To się bardzo przeplata no i no, by, by buddyzm jest jak najbardziej częścią współczesnej Tajlandii. To nie jest tak, że oni są oderwani. To jest siła społeczna, polityczna, cały czas tworząca kulturę tego kraju i wręcz tego państwa. To nie jest tylko, tylko przeszłość. Natomiast te dwie ścieżki ja rozumiem w ten sposób, że z jednej strony masz tą ścieżkę masowej turystyki, a z drugiej strony masz ścieżkę, gdzie schodzisz z tych właśnie utartych dróg masowej turystyki i poznajesz tę Tajlandię pełniej. Chciałem powiedzieć prawdziwą, no ale ta Tajlandia masowej turystyki też jest prawdziwa, ale pełniej. Patrzysz na tych tajów z perspektywy klasztoru bardziej takimi, jakimi oni, oni są. No bo oni odwiedzają te, te klasztory, praktykują tam. Klasztor jest no, takim źródłem energii, życia, funkcjonowania, czerpania inspiracji. Tajlandia bez buddyzmu i klasztorów właściwie nie istnieje, współczesna bo to dotyczy ta tradycja, mówię tradycja monastyczna dotyczy w danym momencie kilkuset tysięcy ludzi, którzy są w klasztorach, a oprócz tego jest kolejne miliony, które wcześniej były, a oprócz tego ci, którzy tam bywają regularnie po to, żeby coś uzyskać, dostać wsparcie, ale z drugiej strony wspierać też klasztory, także to jest to jest przeplecione. Także jeżeli ktoś rzeczywiście chce dotknąć tej bardziej prawdziwej Tajlandii, nie tylko Tajlandii z etykietą masowa turystyka no to to jest niezbędne, żeby do tego klasztoru wejść, zarówno fizycznie, jak i no poznając, co za tym słowem klasztor, monastycyzm e, idzie. Wracam do tematu Muay Thai, który przed nam padł, mm -hmm. bo to też jest część kultury Tajlandii. Mówimy o, można powiedzieć, Muay Thai, czyli taki kickboxing, tylko trochę w trochę innym wydaniu. Uśmiecham się, kiedy mówię o tym innym trochę wydaniu. Czy o tym też wspominasz w swojej książce? No i zastanawiałem się, czy nie wprowadzić rozdziału o Muay Thai. Pierwotnie w tej książce miało być więcej klasztorów, natomiast no z pewnych powodów trzeba było książkę skrócić. No i być może jest to temat na, na kolejny wyjazd. Byłem w klasztorze, gdzie uczy się Muay Thai, gdzie to jest taka ważna, ważna praktyka. Tych klasztorów było kiedyś więcej. Jak gdy podróżowałem po Tajlandii, to rzeczywiście szukałem takich klasztorów i jest to trudne, żeby to znaleźć. Musiałem pojechać na północ Tajlandii, blisko yy, granicy z Birmą, Mianmą, gdzie też mnie ostrzegano, że no, uważaj, bo może zostać zabity, yy, bo, bo, bo tam na granicy różne rzeczy się działy w związku z polityką, w związku z handlem narkotykami, no ale, ale, ale zaryzykowałem, przeżyłem. Yy, I tam w tym konkretnym klasztorze mnisi traktują Muay Thai jako taką formę, która pomaga dzieciakom uczyć się dyscypliny, uczyć się życia, rozwijać siebie poprzez Muay Thai. To też jest ciekawy klasztor, bo oni tam mniejsi głównie jeżdżą konno. Także nie dosyć, że praktykują Muay Thai, to jeszcze jeżdżą konno, bo w, tym, w tej górzystej części Tajlandii, wśród tych niesamowitych lasów, no, no koń jest bardzo przydatny. No to jest ważny element kultury tajskiej. No Nie jest to kickboxing, jak, jak, jak powiedziałeś, bo no tam się też używa kolan, używa się łokci, kiedyś się używało też głowy do, do walki. Są podcięcia, prawda? Są podcięcia, jest clinch także ta walka wygląda trochę inaczej. No i tutaj też znowu Zachód zaciągnął masę technik właśnie z, z tej niesłychanie bogatej kultury tajskiej. Także no Tak, Muay Thai też jest elementem tej kultury. No i to też jest ciekawe, z jednej strony masz. Klincz, A on jest, przepraszam, powiązany w jakiś sposób z buddyzmem też? Tylko, że nie gdzieś są jakieś takie zbieżne? Pierwotnie no, by, by było to używane do tego, żeby po prostu no, być bardziej efektywnym w walce. Także no, Budda absolutnie nie nauczał tego, jak kopać, jak uderzać kolanami czy też łokciami drugiego człowieka. Przerwałem ci temat z klasztorem. Dokończyłeś, chciałeś dokończyć? Chciałem powiedzieć, że no, to Muay Thai no, jest elementem tej kultury i w klasztorach nadal e, można coś takiego spotkać, można trenować, ale ja znalazłem to tylko w jednym klasztorze. To było wyjątkowe. W tej chwili, jeżeli chcesz poćwiczyć Muay Thai, to masz zawodowe dżimy, gdzie świetni sportowcy ze świetnym podejściem, przynajmniej ja się z tym spotkałem, e, uczą się tej sztuki, sztuki walki. Także klasztor to jest raczej coś wyjątkowego na Muay Thai. Tak, niewątpliwie też myślę, że jest to po prostu oddzielny kierunek, którym zmierza też część zainteresowanych właśnie tajlandią osób. Porozmawialiśmy o klasztorach, porozmawialiśmy o Muay Thai, porozmawialiśmy o buddyzmie. Tak, reasumując. Tomasz, dla kogo jest ta książka? No, dla wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani Tajlandią, którzy chcieliby tam pojechać, którzy chcieliby no, zejść z tych ścieżek masowej turystyki. I nawet jeżeli ktoś nie jedzie do Tajlandii, ale jest zainteresowany azją południowo-wschodnią, no to ta książka daje podstawy dotyczące historii, kultury, ludzi, religii w tej części świata, głównie oczywiście w Tajlandii. Moim dzisiejszym gościem był Tomasz Krzyszczyński, Praktyk. Mindfulness, treningu uważności, psycholog, trener. Przede wszystkim autor dwóch książek. Mindfulness znaczy Sati i wgląd, buddyzm, Tajlandia, ludzie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.